hands so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Hej, witajcie na kanale Sypnia Planuję. Dzisiaj drugi oficjalny dzień nocnikowania, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak nam mija dzień na odpielchowywaniu, to zapraszam do oglądania. Asieńka wstała z pełną pieluchą siusiu. Szybciutko ją przebrałam i zgodziła się usiąść na nocnik z samego rana i zrobiła siusiu. Brałam ją w majteczki, zjadła śniadanko, pochodziła trochę i tata zobaczył ją w korytarzu trzymającą się za majteczki, więc szybciutko ją posadził na nocnik. Majteczki były delikatnie mokre, także popuściła troszkę, ale zrobiła większość siusiu do nocnika. Jakieś pół godziny później znowu zawołała, że chce usiąść. Znaczy stanęła przy nocniku i zaczęła próbowała sobie zdjąć majteczki. Więc podbiegłam, szybko ściągnęłam jej majteczki, usiadła. Usiadła, wstała, nic się nie wydarzyło, więc żeby troszeczkę ją przetrzymać, to dałam jej książeczki. Zajęła się jakieś 8, może 10 minut tymi książeczkami, ale nic nie wyszło. Po jakichś 40 minutach znowu zawołała, usiadła, zrobiła siku. Słuchajcie, jest po 8. Siedzi, bawi się. Wczoraj też wieczorem nie było już wypadku po tym spacerze na zakupy, także nie wiem. Coś mi się wydaje, że to za piękne. Tak czy inaczej ma być dzisiaj piękna pogoda, więc może skuszę się na wyjście. Mamy tutaj niedaleko taki fajny park z fontanną, Asia ją uwielbia, jest tam też tak plac zabaw na piasku, więc nie wiem, nie mam turystycznego nocnika, toalety też są tam obskurne, kurczę, może jednak poczekam jeszcze jeden dzień. Asia, gdzie jest mrówka? Gdzie jest mrówka? Tu jest mrówka. Okej, a poszukamy. Nie przygotowałam się na tak szybką odpowiedź. Gdzie jest świnka? Tu. A gdzie jest wilk? Gdzie jest wilk? Teraz budujemy co? Budujemy coś. No dobrze. Jest już pierwsza po południu i Asia miała dwa wypadki do tego czasu. Pytałam się jej już dwa razy, czy chce na nocnik, odmawiała, po czym stanęła i się posiusiała. A drugi przypadek to, jak już się obudziła, była sucha, ale siedząc jeszcze tak się rozbudzając, po prostu cała się posiusiała. I teraz wyszłyśmy przed blok na plac zabaw. I chyba poczekam po prostu, aż będzie wypadek albo zawoła, nie wiem, zobaczymy. Nie będę jej gonić ani chodzić do mieszkania co pół godziny, także zobaczymy, jak nam to wyjdzie. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. Z placu zabaw Asieńka zaciągnęła mnie jeszcze na spacer, więc poszłyśmy do pobliskiego małutkiego centrum handlowego. Tam Asieńka pobawiła się jeszcze troszkę na samochodzikach, pobiegała sobie przy rybkach.
I powiem Wam, że minęła nam dobra godzina, jak już wracałyśmy i Asia była sucha. Przyszłyśmy do domu, usiadła na nocnik, zrobiła siusiu. Po czym jeszcze zdarzyły się dwa wypadki na przemian. Także jak ją poprosiłam, to usiadła, czasami zrobiła, czasami nie. I jak nie zrobiła, to gdzieś tam 5 minut później się posiusiała. Także wieczór nam minął tak w kratkę. No i później po prostu tak jak zawsze kąpiel w pieluszkę, piżamka, mleko i zobaczymy, co się wydarzy następnego poranka. Także to chyba na tyle, jeżeli chodzi o drugi dzień odpieluchowywania. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia. Pa, pa!